Cześć, jest godzina 13, więc zrobię sobie kawę i zaraz do was wracam. Ja już po magicznej kawusi, wszystko w porządeczku, śmigam właśnie na siłkę, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, że kanał Dobra Pamięć przekroczył 3000 subskrypcji. Nie ukrywam, że to był taki mój mikrocel, powiedzmy, po to, żeby zweryfikować, czy ten pomysł na kanał się przyjmie, czy to będzie interesujące. No i przede wszystkim zależało mi na tym, żeby uczyć innych, jak się uczyć, żeby uczyć innych, jak zapamiętywać. No i właśnie udowadniacie, że to wszystko ma sens. Także ogromne dzięki. Moi drodzy, ja już po siłowni, byłem również u barbera, także jestem gotowy na ten odcinek specjalny. A w odcinku specjalnym będzie sesja Q&A. Ostatnio zadawaliście mi pytania na różnych mediach. Ja te pytania postanowiłem zapisać w swoim pałacu pamięci, także czasami będę zamykał oczy i przywoływał odpowiedzi na te pytania. Pierwsze 5 pytań będzie od Pawła. I Paweł, tutaj już Ci odpowiadam, więc tak. McDonald's z tego tytułu, że bardzo lubię cheeseburgery. Pierogi ruskie, zdecydowanie ruskie wolę. Nie słucham disco polo. Myślę, że raczej tutaj będą rude dziewczyny. Kebab mieszany, chociaż bardzo chciałbym w przyszłości być wege. Jeśli chodzi o pytanie Łukasza, metody aborygenów nie używam, może kiedyś na kanale o tym opowiemy sobie. Pytanie Michała Żołyńskiego, odpowiadam: Maćki to fajne chłopaki, więc bardzo fajnie. Amber Tudor. Polecam Ci harwardzki podręcznik uczenia się, jeśli chodzi o takie podstawy kognitywne na temat uczenia się lepszego. Jakub Jeliński. Uwielbiam kuchnię polską, zwłaszcza kuchnię mojej mamy ze Śląska. Kluski śląskie, najlepszy posiłek. Amber Tudor ponownie odpowiada na pytanie o wspieranie w nauce. Jeśli klikniesz przycisk wesprzyj na tym kanale, no to wtedy zauważysz obecne dostępne opcje na jakąś współpracę. A jeśli chodzi o inne propozycje takiej współpracy, zapraszam na maila, link w opisie. Kolejne pytania od Pysznej Czekoladki. Pyszna Czekoladka pyta, a to było aż 8 pytań, jak się nie mylę, coś koło tego. Pierwsze pytanie, jakiej partii politycznej kibicuję? I nie za bardzo w tym momencie czuję jakiegoś reprezentanta w polskiej polityce, także chyba niespecjalnie się w tym temacie udzielę. Wszelkie quizy polityczne stawiają mnie raczej po środku planszy, nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Moja ulubiona dyscyplina sportu do oglądania, myślę, że snooker, do uprawiania siłownia, pływania i chciałbym kiedyś wrócić do squasha. Jeśli chodzi o rozmiar laczków, to będzie myślę koło 43, jak się nie mylę, 43-44. Jakie mam podejście do samodyscypliny ćwiczeń? Moje podejście jest takie, że raczej używam metody małych kroków. To mi najbardziej pomaga. Nie jestem jakimś wybitnym specjalistą od produktywności w zakresie uprawiania sportu, ale taka metoda małych kroków, filozofia Kaizen, czyli stawianie sobie śmiesznych celów i osiąganie ich. Na przykład ja sobie postanowiłem, że po długiej przerwie od siłowni będę chodził tylko raz w tygodniu. I to mi zadziałało, bo po prostu chodziłem na tą siłownię, to było dla mnie osiągalne i z czasem zacząłem chodzić 2 razy. Także filozofia Kaizen, to polecam. Kiedy wrócę do Polski i czy planuję spotkanie z widzami? Na ten moment nie planuję, ale w przyszłości, jak będzie jakaś możliwość kawy w Polsce, to czemu nie? Do Polski na razie nie będę wracał, raczej jestem tylko przyjazdem. Mój ulubiony odcinek Świata według kiepskich, to myślę, że nie mam jakiegoś ulubionego, ale pierwsze sezony to są moje ulubione. Dlaczego nie przepadam z alkoholem? Alkohol jest okej w takich ilościach lekkich. Nie lubię przesadzać z alkoholem. Tak bym na to pytanie odpowiedział. Okej, kolejne pytanie jest od Max, od Sir Maxa 99. Sir Max 99 pyta: zainteresowania poza mnemotechnikami. Bardzo lubię rozwijać się w zakresie YouTube'a, czyli wszelkie takie treści kontentowe. Jak robić SEO, jak robić filmy na YouTube'a, jak robić podcasty, to mnie bardzo kręci. I generalnie interesuję też się grami, komputerowymi grami wideo, ale w już trochę chyba mniejszym zakresie niż kiedyś. Okej, kolejne pytania tutaj były od Mikołaja, od Lajka, czy też Manipulatora, tutaj ma różne aliasy. Jest filmik na kanale YouTube o tym, jak robię te systemy liczbowe, jak to wygląda u mnie, także polecam ten materiał. Kolejne pytanie było o to, jak przejść z fiszek do mnemotechnik, tak? Czyli zrobić ten taki krok w przód. Jeśli chodzi o przejście z fiszek do mnemotechnik, małymi krokami, najpierw te fiszki, poznaj to, potem małymi krokami przejdź przez skojarzenia, aż do pałacu pamięci, w ogóle zobacz sobie playlistę
te techniki pamięciowe dla początkujących. To jest coś, co ci pomoże w tym, żeby to osiągnąć. Okej, kolejne pytanie od Jana Zonia. Dlaczego ta Rumunia, tak? Tego typu rzeczy. Więc tak, a propos Rumunii, jeśli chodzi o ten kraj, to tutaj na pewno nie podoba mi się to, że bardzo wiele osób pali papierosy. Ciężko się jeździ taksówkami, jak jest cały czas ten smród papierosów. A podoba mi się bardzo na przykład rynek pracy, to raz dla Polaków, a dwa, że na przykład metro tu jest świetne. Jest świetna linia metra. 5 linii chyba tutaj obecnie już jest, więc to jest rewelacja. Okej, jeśli chodzi o język, to powiedziałbym, że jest to chyba najmniej popularny język. Bardzo w ogóle mało aplikacji ten język posiada w sobie, więc bardzo mało tego języka jest w mediach. I też niełatwo się go na razie nauczyć. Jeszcze nie potrafiłem go dobrze ukąsić, zmobilizować się, żeby to zrobić, ale powoli do celu. Okej, kolejne tutaj pytanie od Łukasza Kastelika. Czy będę jakieś proponował systemy liczbowe czy do kart? I tak, do kart nie proponuję, raczej jeżeli ktoś chce się uczyć kart, to polecam kanał Nelsona Delisa. Ja sam raczej nie mam potrzeby, żeby tego używać, ale jak ktoś się uczy mnemotechnik, to jest dobra praktyka na początek, bardzo polecana. Jeżeli chodzi o systemy liczbowe, tak jak powiedziałem, jest na kanale film z tego, jak taki system stworzyłem. Kolejne pytanie od Marysi. Nie liczę swoich pałaców pamięci. Raczej nie mam takiej listy, ile ich mam obecnie. Kiedyś na egzamin miałem jeden, na niektóre egzaminy miałem kilka. Natomiast jakoś specjalnie tego sobie nie liczę. I tak, taki mój najczęściej używany pałac, najbardziej lubiany przeze mnie, to chyba pałac z Counter-Strike'a The Dust 2. Bardzo go lubiłem. To był taki jeden z moich pierwszych, więc i sentymentalnie, i też jakościowo bardzo mi się podobał, bo świetnie pamiętałem tę mapę. Także myślę, że do tego pałacu najczęściej gdzieś tam wracałem. Okej, kolejne pytanie od Chwałkusia. Jak wyglądało moje pierwsze budowanie pałaców pamięci? Więc to budowanie było średnie. Rozumiem ludzi, którzy mówią mi, że mają problem z pałacem pamięci, bo sam taki miałem. Bywało to nieintuicyjne, ciężkie do ogarnięcia, ale z czasem zaufałem tej metodyce i okazało się, że to działa, więc zostałem przy tym. I tutaj Filler Ufland pyta... Piesku czy kitku, tak? Kot czy pies? Jestem raczej kociarzem, może kiedyś się do psów przekonam, ale czuję na ten moment, że za bardzo absorbują moją uwagę. Okej, Robert. Robert, już ci odpowiada na twoje pytanie, też tam dużo zadawałeś tych pytań. Jak unikać prokrastynacji, jeśli chodzi o to pytanie, to... Powiedziałbym, że ja staram się na co dzień mieć takie mikronawyki, które robię automatycznie. Ścielenie łóżka rano, szybkie mycie naczyń. To pomaga mi utrzymać też taką moją produktywność w innych, większych celach. W Rumunii będę, myślę, do tego czasu, do kiedy będę czuł się szczęśliwy tutaj i będę dobrze zarabiał, to będę na pewno w Rumunii cały czas. Na razie nie planuję przeprowadzki. I jestem tutaj ze względu na rynek pracy. Dobra oferta dla Polaków. Jakie knajpy poleciłbym w Rumunii? Na pewno jeśli chodzi o jedzenie rumuńskie, to poleciłbym knajpę La Mama. Tam zjesz dobre mić, czy zjesz dobre sarmale. Sarmale są takie gołąbki jakby nasze. I też z takich międzynarodowych kuchni w Bukareszcie to może El Torito i Can Pai. W El Torito masz pyszne meksykańskie jedzenie, w Can Pai masz super ramen. Okej, kolejne pytanie. Jak przyspieszyć naukę Pałacem Pamięci? Obejrzyj playlistę Pałac Pamięci na kanale Dobra Pamięć, a wszystkiego się dowiesz. Myślę, że dzięki temu przyspieszysz. I jeśli chodzi o content, to wydaje mi się, że uniwersalnie mnemotechniki można wykorzystywać, czy to w nauce akademickiej, czy to do języków, czy to nawet jak sobie czytasz książkę i spontanicznie jakieś mikropałace sobie układasz pod te treści. Ja czasami testuję tworzenie Pałaców Pamięci do audiobooków, też czasami się sprawdza, nie? Okej, teraz pytanie od Krecika. Czy zdarza mi się, że mimo doświadczenia Pałac Pamięci nie działa? Nie zdarza mi się coś takiego raczej. W ostatnim czasie nie miałem czegoś takiego. Nie pamiętam przynajmniej, że mi się zdarzyło. Mam takie sytuacje, że ten pałac bywa na przykład taki, że gdzieś tam te skojarzenia mi wylecą, coś tam się stanie, ale to po to właśnie robię sobie powtórki, żeby te skojarzenia zamienić na lepsze, nie? Więc raczej nie mam z tym większych problemów. Okej, kolejne pytanie od Cudacznego. I Cudaczny zapytał o te uczucie dumy. Tak? Jeśli chodzi o dumę, no to właśnie ten pierwszy pałac na The Dust 2 do psychologii, emocji i motywacji to był egzamin, jak dobrze pamiętam. I wtedy czułem największą dumę. Telefon do siostry i tak nawijałem jej: ej, słuchaj, dzięki tej metodzie zapamiętałem to, to i to, i to, i to, nie? Więc to była super rzecz. To mi sprawiło masę radości. I ostatnie pytanie.
moje początki z mnemotechnikami od Pepeszy. I muszę tutaj powiedzieć, że ja zaczynałem tak, że czytałem po prostu książki typu Moonwalking with Einstein od Joshua Feuera po polsku, jak zostałem geniuszem pamięci. To mnie zaczęło mega jarać. Odkryłem kanał Nelsona Delisa na YouTubie. I tak stopniowo sam tworzyłem swoje płace pamięci. Zajarałem się tym na maksa, jak zobaczyłem rezultaty w szkole po prostu, nie? Zostałem stypendium rektora i tak dalej. I stwierdziłem, ja muszę o tym mówić innym. Po prostu. I mówię o tym wam na kanale Dobra Pamięć. Wy to doceniacie, za to wam serdecznie dziękuję. Dzięki wielkie, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że zobaczymy się znowu przy okazji 5000 subskrypcji, 10000. Czas pokaże. Na ten moment jest super. Jestem mega zadowolony z tego, co robię i z tego, że wydajecie mi informację zwrotną. Ja wam polecam inne filmy na tym kanale. Chociażby jak zbudować swój pierwszy pałac pamięci. To myślę, że może wam dużo dać w zakresie tego, jak się lepiej uczyć. Ja wam życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.